To jest przedziemnie, nie zimno. Tutaj się gubi. A kto przeszedł? W ogóle tutaj. Kto przeszedł? Właśnie, przegraliśmy z Kubą, chociaż jesteśmy największymi poetami w tym kraju, kurwa. No. Rozumiesz to w ogóle? To jest właśnie Kraków. Kłada właśnie, nie widzicie tego, ale wygląda to naprawdę imponująco. Podniecająco. I zmysłowo. Co mamy? Wyciągnął coś, zerknął. Błażej, który właśnie przyjechał. Błażej! Tak, za karę będzie od razu występował. Łażeju, zapraszamy, masz 3 minuty. Czas goni jeszcze, przepraszam, osoby do końca. 4. Jesteś gotowy? 3 minuty dla ciebie, czas tak. Dobry wieczór Państwu. Wiersz pod tytułem Czarny Pieprz. Jestem wielkim czarnym murzynem. Gdy idę ulicą, nikt nie wręcza mi ulotek. Choć znam 6 języków i trochę migowego. Na tyle trochę, że pokazuję tym przebierańcom, co o nich myślę. Nie wręczają mi ulotek, więc to nie ja zaśmiecam wasze państwo. Dzięki reformie wychowania seksualnego w szkołach zostałem dosłownie wyręczony z niepewnych pytań i pewnego rodzaju ciszy. Dzięki reformie wychowania seksualnego w szkołach pytają mnie pewnie, ile? 23 centymetry odpowiadam. 23, jak Michael Jordan. Michael Jordan to taki czarny małysz. Jestem wielkim czarnym murzynem. Nie muszę myć zębów, bo matka chciała, natura i wujek Maciej ewolucja. A jednak dalej pytają mnie Elmex, Blendamet, Oral B. Jordan odpowiada. Tylko Jordan, nie tylko Oral. Mam problem z kupnem butów, choć to tylko 44. 44 to taki polski Michael Jackson, ostatnia nadzieja białych. Znam 50 Centa, wychowałem się na Tupaku. I jestem dumny z tego, że nie muszę wam tłumaczyć, że Tupak to nie dwa piwa. Jestem wielkim czarnym murzynem. Kiedy idę do supermarketu, producenci przypraw namawiają mnie do gwałtu i do pisania wierszy. Czarny pieprz, czarny pieprz. Dziękuję. To był Błażej. Błażej, wylosuj, Błażej, nie bądź Błażej, wylosuj, to był Błażej, który przyjechał.